Siemanko, w kolejnym materiale, takim też krótkim, szybkim. A mianowicie, no tutaj pokażę jeszcze mój jeden ciągniczek. Napisane Ursus C360. A kto tam się bardziej zna, orientuje, to rozpozna, że to jest ten 4011. To jest 63 albo 4 rocznik. Jak znajdę, to stawię wam zdjęcia, jak wygląda, jak go kupiłem. Dałem za niego 5000, więc niedużo. Trochę powymieniałem rzeczy, bo rozrusznik nowy. Filtr też założyłem, ten już wymienialny, bo miał tego bąka starego typu, alternator nowy. Silnik robiłem, remont silnika, opony co jedynie zostały. Opony są eleganckie. Wiadomo, że opony bardzo ważna rzecz. Elektrykę robiłem całą, od nowa. Wszystko wypruwałem, rozbierałem go całego. Maskę wymieniałem, bo maska była też oryginalna, założyłem tutaj od 60. Elektrykę puściłem normalnie, tak samo jak w 30, po przewodach takich instalacyjnych, można powiedzieć. Wyłącznik masy obowiązkowo. Pokrywę wymieniałem, bo mi pękła gdzieś tym na środku, przy pługu chyba mi szczeliło. Ona już była pęknięta, bo jak rozkręciliśmy, to od drugiej strony była spawana, a ta też nowa też pękła, także nie wiem, czy to takie mankamenty tych pokryw. No i co? Trochę trzeba było zainwestować w nią, bo 5000 kosztowała. Bez ubezpieczenia była. Tak naprawdę przez 15 lat nie było płacone ubezpieczenie przez dwóch poprzednich właścicieli. Ale ja z dniem zakupu wykupiłem od razu ubezpieczenie, także poprzednie lata mnie nie obowiązują. Zapłaciłem tylko od tego dnia właśnie, który jest umowa. I wszystko w porządku było, normalnie zarejestrowana, opłacona. Powietrze, pneumatyka działa, trochę słabo, bo muszę te zaworki na sprężarce wymienić, ale działa, coś tam przyczepy hamuje. Z takich rzeczy niestandardowych, no to balast przedni, jak można zobaczyć. Oryginalnie jest całkiem inny, w ogóle 40 oryginalnie nie ma balastu, bo tutaj widzicie, jest ten starego typu, ten wspornik, on jest taki delikatniejszy niż ten, co ma 60. 60 ma mocowanie na obciążniki, na te fabryczne nasuwane, a podnosiło strasznie przód. Przód ten lekki jest jednak i jak coś tam się ciągnęło, czy talerzówka ciężka, no to ten przód podnosiło. No to zrobiłem taki balast z blachy, taką skrzynię. Przyspawał do niej profile. Tutaj zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Tu są te profile. Wkładany jest w ten profil. Ten profil jest przyspawany do tego wspornika. Jest jeden w drugi. Przykręcony, także jakby się chciało, to można wysunąć do przodu. Odkręcamy maskę, wysuwamy do przodu, możemy ściągnąć. Dosyć fajne rozwiązanie. Tutaj też zrobiłem mocowanie na tą maskę. Przyspawałem kątowniki, bo tego nie ma. Oryginalnie jest inna maska. Zaczep też robiłem sam, dwie po prostu śruby, te nakrętki poszerzane tam wspawałem do zbrojenia i cztery są, można przykręcić, tu na dwie są, bo tyle co ja tam przyczep podciągam, to w zupełności wystarcza. Co jeszcze? Pałąk, najważniejsza rzecz w sumie, znaczy najważniejsza, no taka najciekawsza, nietypowa. Bo też jak robiłem, to szukałem po internecie inspiracji, jak to zrobić, żeby było dobrze, jak to mocować. No i trochę z internetu, trochę z własnego mózgu, że tak powiem, własnego takiej koncepcji. Przyspawane są tutaj profile dwa. Ja już nie pamiętam. No, dwa profile, tu jest jeden, a tu jest drugi. Do kupy są pospawane, tu jeszcze wzmocnienie takim płaskownikiem i są przykręcone do tych otworów, tu gdzie maskę się montuje. Maski, nie maskę, tylko kabinę. Wsporniki do kabiny, także do tego jest przykręcone. To jest położone tutaj do tylnego mostu, także dosyć solidne rozwiązanie.
tak sobie to wykombinowałem. Pałąk, raz, że mi się podoba. Dlaczego pałąk w ogóle zrobiłem? Bo mi się podoba. Dwa, oświetlenie, a może w sumie przede wszystkim oświetlenie, bo jednak czasami się robi po wieczorach, może nie po nocach, ale po ciemku. I no te lampy tylko na butnikach, no to jednak tak jak ze skrzatem pracowałem, to brakowało tego oświetlenia. A tak to na tym pałąku lampy sobie założyłem, w środku w ramie puściłem przewody, zrobiłem składaną tą ramę. Z racji tego, że wcześniej do garażu wjeżdżałem, to tam miałem niski garaż i musiałem rozkręcać i chować jakby. Teraz tutaj pod wiatą stoi, idealnie pasuje akurat z tymi lampami, że nie trzeba. Idealnie pasuje z tymi lampami, że nie trzeba składać. Także, ale w razie czego można, tutaj są porobione takie śruby, przyspawałem i nakrętka jest, że można odkręcić. O, teraz jest mocniej przykręcone, ale nieważne. Można przykręcić. Do transportu też jest lusterko przykręcane. Jak z przyczepą nie siadę, to sobie tutaj lusterko przykręcam, żeby bezpieczniej było. No i co? Tak to wygląda. Widzicie, eksploatacja, czyli tutaj jakieś tam są mankamenty. Fajne fartuchy udało mi się dorwać z tym napisem Ursusa. Już ta farba trochę schodzi, ale jak to pomalowałem na świeżo, fajnie to wyglądało. No i co? Listwę sobie zrobiłem tą do złączy, do przyczepy. Też tak w sumie lepiej mi się wydaje niż oryginalnie, bo oryginalnie to tutaj jest ten przełód od hamowania, światło też gdzieś są z tamtej strony, a tak to tutaj na wierzchu bardziej dostępne. Hydraulika, pneumatyka i elektryka. Mocowanie do łącznika centralnego, do cięgła sobie też zrobiłem. Siedzenie wymieniłem, bo było też jakieś stare. Kierownicę miałem też była, ale z tego powodu capka, tam wymieniałem sobie, dałem trzyramienną, a tutaj dałem tą dwuramienną. Nawet z logiem Ursusa trochę wytartym, ale coś tam jest. Powymieniałem wskaźniki, oczywiście linka się ukręciła i nie, ja to mam takiego pecha do tych linek, że szok. Przez dłuższy czas była, no zobaczcie, jest 20, 215 motogodzin, 216 prawie. Wymieniłem, jak robiłem remont silnika. I się ukręciło. No i co? Czujnik ciśnienia oleju też dołożyłem. Tą masę właśnie. Akumulator dołożyłem. Na jednym akumulatorze jest. Zobaczcie, jakie ciśnienie. Tutaj jest 0,5, ale to jest na jednostkę, samego paskale. Jest 1 atmosfer. Tłumik też założyłem od poprzedniego samolotka. Kasza będzie mi lepiej słychać. Tłumik był też dziurawy, więc założyłem też od capka tego mojego wcześniejszego, no capka po prostu. Tam założyłem ten emaliowany, a tutaj już nie chciałem tak inwestować tyle kasy, to założyłem ten. Dołożyłem tylko rurę tutaj, bo była zgnita, to przyspawałem dłuższą i na razie mi wystarczy. Węże powymieniałem też od chłodzenia. Filtry, jak wymieniałem, to nie szło wyciągnąć spodu z filtra. Taki był przyrdzewiały, przygnity normalnie. Pompę dałem do regeneracji, też widać, że nie jest pomalowana, bo tak to było wszystko, jak robiłem, malowane. Tutaj mam schowek na narzędzia. Też fajna opcja w 60, 40 właśnie. Na jednym akumulatorze dobrze palę. Tutaj mam jakieś tam szpargały, szmatki, klucze, śrubki, jakieś tam takie transportu, żeby było pod ręką. Chłodnicę. Gaśnicę sobie zamontowałem też, żeby była, bo powiem wam, kiedyś jechałem i mi te okładziny od ręcznego zaczęły się kopcić. Przestraszyłem się, jak nie wiem. I
no nie rozgrzały się aż tak mocno, żeby się zaczęły palić, ale było czuć smród i dym leciał, także zatrzymałem się, czekałem aż się schłodzą i tak rozkminiałem, że jednak duże ryzyko jest, to chociaż jakąś tam tą gaśnicę malutką wrzuciłem, żeby była. Ręczny też dokładałem, bo nie było ręcznego, czy był ten starego typu też, nie wiem, może ktoś tam wie, o czym mówię, ten na tę trójkątną podstawę, ten, ta linka. Oczywiście to nie działało, dlatego to zlikwidowałem i założyłem ten już nowego typu do 60, co jest. No, to wszystko chyba, żadna filozofia, nie wiadomo jaka tutaj nie jest. A sprawdzę się fajnie, jednak jest różnica. Obciążniki dołożyłem, tak, dołożyłem obciążniki, bo były tylko dwa talerze, a ja dokupiłem jeszcze po jednym, czyli są trzy. Bo jednak waga ciągnika jest bardzo ważna. Tutaj sobie mocowanie zrobiłem takie też, jak może ktoś się zna, to wie, że niestandardowe dokręcane do pompy, do skrzata. Jest przykładane, żeby się nie obracała. No, zadowolony bardzo jestem z tej 40, 60. Taki koń pociągowy mocniejszy jednak, bo capek to tak jak to capek, nie? A tak to hamulce przede wszystkim, bo capek to hamulce, ja mam problem, jak nie wiem, ktoś ma jakieś fajne rozwiązanie do hamulców w 30, to chętnie posłucham, czegoś się dowiem, bo szukałem, za dużo nie można znaleźć. Zakładałem te niby dwuwargowe uszczelniacze, ale długo mi nie wytrzymały, tam mam dużo jednak oleju w skrzyni w tylnym moście z racji tego, że ten tur jest i po jakimś czasie puszczają te simmeringi i leci olej na bębny i jest problem, nie hamuje praktycznie w ogóle. A 60 to jednak hamulce ma eleganckie. Tu mamy też ten miękki przód, też przez niektórych znielubiany. No, na razie działa, wymieniłem tylko te gumy osłonowe, żeby tutaj ten syf nie leciał. Ja w polu nie robię za bardzo, trochę tam ten hektar co mamy ogrodu, to można powiedzieć, że nic, więc na razie się z tym nic nie dzieje. A tak to w transporcie zawsze troszeczkę amortyzacja jest lepsza. No dobra, to chyba wszystko, macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Jak się podobało, to łapka w górę na zachętę do kolejnych materiałów. No i dzięki, do następnego, cześć.